Nic. St. John, zgłoś się. Tu kapral St. John. Co jest, kapitanie? Wracaj do kwatery głównej. Natychmiast. Spotkamy się w lazarecie. W lazarecie? Co się stało? Miał miejsce wypadek. No to ruszam. Co się do cholery dzieje? Porucznik Whittaker, jesteś tam? Cholera. Sara, zgłoś się. Sara. Ja pierdolę. Idź, idź. Hej, co się dzieje? Kapitanie? Zabito doktora Jimeneza. Co? A ten sukinsyn. Jezu Chryste. Poszerzył mu uśmiech nożem. Czy Taylor coś widział? Narkotyki zniknęły z obozu. Taylor. To moja wina. Ja przydzieliłem go do lazaretu. Nie o to mi chodzi. Mówię tylko, że Taylor to ćpun. Wiedziałeś? Nieważne. Już nie. Kiedy słońce zachodzi nad wyspą, zachodzi także nad życiem wielkiego człowieka. Kapitan Arturo Jimenez, nazywany przez wielu z was doktorkiem, nie żyje. Zginął u zarania naszego wspaniałego zwycięstwa. Kapitana Jimeneza zabito, zamordowano, wydarto mu życie, a jego krew wciąż pokrywa namiot, w którym ciężko pracował, całymi godzinami opiekując się chorymi, rannymi, okaleczonymi. Ogromną tragedią nie jest jednak to, że dobry człowiek niepotrzebnie stracił życie. Choć ogromnie nad tym ubolewam. Ogromną tragedią jest to, że nie da się go zastąpić. Doktor Jimenez był jedynym wykwalifikowanym lekarzem w naszych szeregach. A być może na całym świecie. Spadły mi klapki z oczu. Widzę teraz, jak wielki błąd popełniliśmy. Wypełniliśmy arkę książkami, nasionami i dyskami. Mamy mnóstwo czasopism i podręczników medycznych. Ale kto nauczy nas z nich korzystać? Czasopisma można zastąpić. Książki i encyklopedie też. Doktor Jimenez, nasz jedyny lekarz,
był niezastąpiony. Pozwólcie, że pójdę opłakiwać go na osobności. Rozejść. Wyjedź. Kapitanie Corey, zgłoś się. Kapral Saint Jean do kapitana Corey. Jestem, słucham. Chciałbym ruszyć za Taylorem. Wysłaliśmy już kilka patroli. Pułkownik jest wściekły. No, nie wątpię. Doktorek był w porządku. Kapitan Jimenez był naszym jedynym lekarzem. Proszę posłuchać. Taylor wspominał coś o chacie narciarskiej. Pojadę tam i zobaczę, czy uda mi się go namierzyć. Jakby co, odezwijcie się. Aha, i kapralu, pułkownik chce Taylora żywego. Dobrze. Zrozumiano. Bez odbioru. St. John, zgłoś się. Mam dla ciebie jeszcze jedną robotę. Przyjedź na posterunek Diamond Lake. Zrozumiałem, kapitanie. Bez odbioru. Mam nadzieję, że jestem wystarczająco wysoko. Boozer, tu Deacon. Odpowiedz. Obóz Lost Lake. Jest tam ktoś? Dick? Dick, to ty? Ledwo cię słyszę. Strasznie przerywa. Gdzie ty w ogóle jesteś? Crater Lake, a uwierzysz? Hej, a ja... Dobrze znów cię słyszeć, brachu. Myślałem, że może do nas wracasz? Nie, Boozer, jeszcze nie. To skomplikowane. Słuchaj, bo ja tylko... Znaczy, sprawdzam, jak, no wiesz, jak wam się teraz układa. Dobrze, tak jest dobrze. Nigdy nie zgadniesz, kogo staruszek wyznaczył na szefa ochrony. Zaraz, ciebie? Tak, dokładnie tak. Pewnie pomyślał sobie, że z jedną łapą narobię o połowę mniej kłopotów. Dobra, to jak mówiłem, chciałem tylko sprawdzić, co słychać. No, dobrze było cię usłyszeć, bracie. No, ciebie tak samo. Kapralu St. John, jesteście tam? Macie się zgłosić do mnie w sztabie przy najbliższej okazji. Tak jest, oczywiście, sir. Bez odbioru. Tu Radio Wolne Oregon. Prawda was wyzwoli. Kiedy mówiło się o światowym spisku, zanim rozpętał się ten burdel, większość zwyczajnie to wyśmiewała. Teraz nikt się nie śmieje. Wiemy, że ogarnęło to cały świat. Widzieliśmy to w Indiach i Ameryce Południowej. Nie wiedzieliśmy tylko, że miała w tym udział komisja trójstronna. Na pewno ich znacie. To organizacja pozarządowa, której zależy na krzewieniu współpracy między Ameryką Północną, Europą Zachodnią i Japonią. Tak, coś na pewno rozkrzewi. Dobra. Wiecie, że wskazali miejsce, które oberwało jako pierwsze. Tyle, że ktoś zdradził Amerykę. Żeby nie było, absolutnie nie rozgrzeszam ONZ-u. Od lat pozwalali zasiadać...
otwierasz! Kapralu, to co tam słychać? Kapralu? Jezu, a wiesz, co się stało z doktorem Jimenezem? Jakiś rekrut poderznął mu gardło od ucha do ucha. Podobno ukradł jakieś leki. No, wiem, słyszałem. To był spoko gość. Wdała mi się infekcja w prawą rękę i myślałem, że już po niej, ale ją ocalił, tę rękę. Uratował mnie. No, doktorek był w porządku. Kapralu. Witam, kapralu. Uważajcie na siebie. Co podać? Czołem, pani sierżant. Bardzo dobrze. Dobra, życzę powodzenia, kapralu. Czołem, kapralu. Co słychać? Pani sierżant? Mam części, jeśli czegoś szukasz. No. Okej, dobra. No, dobra. Na razie, kapralu. Uważajcie na motor, dobra? Kapralu, Deacon. Świetnie. Dobrze, że już jesteście. Brzmiało to poważnie, sir. Bo jest poważnie. Mamy kolejny problem z zakładnikami. Zakładnicy? No nie. Chyba wszyscy skwoterzy w promieniu 20 kilometrów mają coś do nas. Znaczy, bojówki. No wiadomo. Tak, tak to wygląda. Zaznaczyłem ich ostatnią pozycję na mapie. To dzieciak, St. John. Szeregowy Ross. Ethan. Wysłałem go za grupą łupieżców i coś pewnie poszło nie tak. To bardzo ważne. Szeregowy Ross. Nie znam go, ale wydostanę go stamtąd żywcem. Powodzenia, St. John. To tyle. No to jazda. Świetnie. Szlaki. Tak, i niech Tornino. No. Au! Już czuję się silniejszy.
Trzeba było zabić to coś, żeby teraz nie próbowało nas wpierdolić. Co do... O, kurwa! Muszę być blisko gniazda. Czuję smród. Znajdę cię. O Jezu. Nie ma co. Odjebany mają ten obóz. No, ten to był niezły fajt. Coś widziałam. O czym ty gadasz? Trzeba było sobie pyknąć lepszą bramę! O! To była cała kupa łupieżców. O Jezu. Mam cię. Ah!
amunicji. Hej, Ethan, bo to ty, nie? Jak się trzymasz? Kapral, rany, jak dobrze cię widzieć. Tak? A nie chciałeś dołączyć do tych dupków? Gdzie tam? Poza tym nie miałem pojęcia, co mi zrobią. No tak, na pewno nic przyjemnego. To wydostaniesz się stąd samodzielnie? Tak, tak. Dzięki, stary. Kolejne trofea. Się przyda. Jakoś to ogarnę. Dobra. Ej, wpuśćcie mnie! Pułkowniku, pytał pan o mnie? Tak, zgadza się, kapralu. Kapitan Cory twierdzi, że bardzo pomogliście z upieżcami w okolicy. Wykonuję tylko moje obowiązki, sir. Widziano dziwną grupę włóczęgów w pobliżu autostrady 97. Najwyraźniej przejechali przez przełęcz Tilsena, podobno nieprzejezdną. Nasze patrole donoszą, że byli cali pobliźnieni i mieli powycinane na czołach litery. Słyszeliście kiedyś o czymś podobnym? Nie, sir. Brzmi jak kolejny kult, jak... Anarchiści? Być może. W każdym razie chcę, żebyście ich wytropili i zajęli się tą sprawą. Mamy już dość kłopotów. Nie potrzebujemy, żeby kolejny kult bruździł nam w ogródku. Nie, sir. Nie potrzebujemy już więcej szalonych kultów. Zaznaczyłem ich ostatnią znaną pozycję na mapie. Odmaszerować.